Co to są za zbrojenia? Co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Co ty robisz? Te lizaki, no ty, co ty dalej. Stałem na powozie, masz te lizaki? Modyfikacja. Masz. Zmiana. Dziękuję. Ale co ty, te paczki dla... Proszę, trzymaj. Dla dzieci z domu dziecka, żeś się opiera? A gdzie cebula? Już pojechał? A co wy tak się zbroicie? Jak się zbroicie? Jedziecie gdzieś czy co? Co? A ty masz który? Już szósty silnik? No szósty chyba jest. A który? Tylko wydech robicie. Wydech robicie. On jakiś ładny jest, kurde. No proszę cię. Kiedyś ty przyjechał tutaj? No godzinę temu. Godzinę temu i on już zrobił ci wydech przez godzinę? Dziwne. A twój dobry ten szrot? Piotrek? Zawsze. Zawsze gotów do drogi. Będziesz skakał? Nie będę skakał. A będziesz jeździł? Nie, będę kadzidełka pali. Kupić ci paczkę kadzidełek? Nie, już zakupiłem. Tak? Tu? Maria, ty swoje tarło pokleiłeś, żeby nie cieknie olej? Nie cieknie olej. Co? Nie cieknie olej. Jak ci tylko wydaje. Serio, nie cieknie w ogóle. Nie, tak. Ani nie bierze, ani nie cieknie. A, o, na pewno na tym bloku na mury na pewno nie bierze. No, no kurde, no przecież... No, no. A gdzie składany ty, ej? Co to jest dużo składane? Zębatki pewnie te. Zębatki pewnie powymieniał. Nie, no przednią wymieniałem wtedy co te. Oszust jeden. Co u ciebie robiliśmy? Oszust. Ale to normalna, czternastka. Ja mam przełożenia normalne, 14.38. Pomóc ci coś? Trzymaj się z daleka. Co? Trzymaj się z daleka. Aha, dobra. Przyjechał na pan? No przecież poszło. Zobacz. Stoimy w drugą stronę. Nie. Dalej. Jeszcze muszę, nie? Ty, bo urwiesz ten krzyżak. No co wy robicie? Stój, jeszcze wymieniamy go. No. Kiedy go ostatnio tu ruszałeś? 2 lata? Poszedł. Ale mało. Już. Skąd jest? Przymierz łańcuch, Darek. Wiem. No. Teraz zobacz. Nowy zacisk masz? Uważaj. A co z tamtym twoim? Dalej go mam, ale się... Ale się co? Sklinowały się klocki, nawet jak jechałem do zamówania, to się grała tarcza, wolowa tarcza. Ty, to może ja bym go założył, bo u mnie hamulców nie ma. Tak to będę miał cały czas. Jakie masz przełożenie? Ty co Maciek mówi, 13-40. A, widzisz. Masz 40 z tyłu? Dobrze. To jest 40 gramów? No. Później sobie go naciągnę. Ja załóż ten, a ja mam 38. Ja też miałem 38 i 14. No. To teraz będziecie na trójce szli. Tak? No. Piotrek, ty do wszystkiego masz specjalistyczny sprzęt? Tak. Wierniki też? Ty robisz tak. Gdzie masz? Co? Czym się chwalisz? Pokaż, czym się chwalisz. Pokaż, no. Tym brudnym palcem. Czym się chwalisz, tak? Tym. A ściągnij bluzę. Na plecach też masz autograf? Nie. Ty, opony masz nowe. Ty masz nowe opony. Jak nie są nowe? Nówki. No na teraz miałeś, na piaskowni. No. I masz zębatkę nową, i przełożenia inne, i opony nowe. Cały nowy ja, wiesz? Kurde, no a to zimówki są, tak? To? To zimówki są. Ty, Krzysiek, a ty na tych oponach chcesz jechać do góry? Czym oklejałeś oczkę, Krzysiek? Hydrolę. Jak to jest hydrografika? A nie ta folia taka termokurczliwa? Malowanka, on wyrwał kartki i okej. Na Wielkanoc już. A męskich kolorów nie było? Nie. Krzysiek, ale dołem jest chujowo. Nie, schapy tak mają. No właśnie, widziałeś Piotrka wydech od dołu? Nie widział, nikt nie zobaczył. A Macieja wtedy na poligonie? Też nie. No właśnie. A ty robisz, masz fajny wydech, masz zajebisty wydech. Naprawdę, super masz ten wydech. Jak na swap to jest ewenement.
Naprawdę rewelacja. A ty robisz taką kichę od dołu. Weź mi to wytłumacz. Gdzie jest genezis tego? Gdzie jest tego genezis, powiedz mi? No to powiedz mi. No. Gdzie on to zaczerpnął? Ty, no po co ty robisz taką borutę? Przecież to chujnia jest. Piotrek, wytłumacz. Dlaczego? Weź spójrz Borysa. Raz, że ci idzie od dołu. Dwa, kurde, będziesz walił wszystkim po rurach. Nie, nie będzie walił, trzy, bo będzie osłona. Dupa będzie, a nie osłona. A osłona będzie łapała sianko, a sianko będzie się zapalać, tak? Ja, tak było u mnie. Tak było u Piotka, tak? A ognisko żeście robili wtedy grilla. Tak. Po ściernisku. Ale nikt nie musiał wozić tego. Do rozpałki. Rozpałki. Cało się zapalało. Tak było u niego, słyszysz? A z tego te pożary były takie? Tak, we Wrocławiu. Piotrek jeździł po ścierniskach i później się paliło pod czernicą wszystko. O dziwo. Ale ci nie wiem. Tak. Ty, a kim mieli robotę? A ty robisz taką burutę. Po co ty to robisz, jak ty masz taki fajny wydech? Żeby było jeszcze lepiej. Ory, ile u mnie nie byłeś? Żeby było jeszcze... Ze 3 lata. Nie, tak poważnie. Tak na, w garażu na dłużej. No odkąd silnik skończyliśmy? Ile czasu? Miesiąc? Więcej. Półtora. Półtora mi się to spokojnie. Nie. Półtora. O Orym przypominał mi tylko YouTube, jak Orym wrzucał filmiki. Półtora miesiąca spokojnie. Nawet Messengera wyciszyłem, żeby mieć miesiące spokojnie. Kurde, psychicznie można naprawdę odpocząć. To znaczy, że możemy jechać dalej. Ty się zgodziłeś mu popsuć ten wydech? Taki fajny? Ja to robię. Krzysiek, no ale jaki jest genezis tego? Powiedz. Ja się też zgodziłem włożyć na murę. Na murę. Ale Piotrek, jak ty na murę zobaczyłeś, to od razu krzyknąłeś 5 lat gwarancji. Tak. Ja mówię, Piotrek, dobra, uspokój się, kurde, nie jaraj się, tyle 3 lata wystarczy, tak? Powiedziałem, tylko na murę ma tylko fajne pudełko. Umówiliśmy się na 3 lata gwarancji, tak? Ma tylko fajne pudełko. Ty, a czemu on ma to kółko? Co to jest? Co to jest? Krzysiek, co to jest? Ty, no czemu, powiedz mi, wytłumacz mi czemu, czemu ty to zmieniasz, wytłumacz mi to. Kurde, a ja naprawdę podziwiałem cię za ten wydech. Poważnie cię, wszystkim mówiłem, że masz zajebisty wydech po prostu. Że jedyny swap taki ale normalnie ale zrobiony, fajnie poprowadzony. A wiesz, to był w lesie ostatnio. Poważnie cię mówię, rewelacja. No właśnie. Zjadł wszystkie swapy, a go uchwalił, że ma wydech do pobytu. Nie? Tak i mówię. A ja już wtedy wiedziałem, że mnie zjedzie. A ja pamiętam czas, jak Ori kupił ludzka tylko po to, żeby tam sobie pięty włożyć. Żeby co? Żeby co włożyć? Sobie pięty. Ten wydech mu w ogóle mocy nie doda, wiesz o tym? On w ogóle ci mocy nie doda, wiesz o tym? Ale oszczędzi mu jaja. Filmik? Jaki filmik? No twój, jak jechałeś na ośce? Widziałem. To teraz będzie 3 razy szybciej. No co ma im wytłumaczyć, co? Nie, no musi mieć poszpelny. Pod oryginał, nie powinien się poszkodzić. Trzeba z kolektorem wyjść. Tak jak było. Zbliżyć się najbardziej do serii. No. Do serii. I musi dobieżeć kolejnego Raptora. A ty też masz zbliżone do serii, tak? Oczywiście. To czemu nie masz wydechu jednego dużego pod miską olejową? Bo mam jeden duży z tyłu. No ale to już jest dalej, nie jest seria. Ale to ekologia, tam jest więcej jakichś szmat w tym wydechu. No to ta seria też jest ekologia, miał zajebisty wydech, tak? Pięknie poprowadzony. Puść mi zdjęcie tego wydechu. Będzie na YouTubie, jak zjebany wydech jest fajny, taki na chujowy, tak? A nie zrobiliśmy zdjęcia chyba. Ale poczekaj, zobaczysz po Hojnowie. No bo Hojnowie może nie, ale jak pojedziemy na Miłocin, na poligon, to jak będziesz... Jak pognie, to ja ci zrobię. Co? Jak pognie, to ja mu naprawię. Jak ja pognę? No raczej nie, ja nie skaczę. Ale to nie będziesz skakał, Piotrek nie skakał i pogiął. Ale to nie było kamień, nie? A mało kamieni jest, jak jeździmy? A ja uderzyłem w taki bardzo specyficzny. A ty, Maciej też nie skakał i pogiął mu Łukasz. No jak? No Łukasz skoczył. Nie skoczył, tylko na tej muldzie na poligonie. No to wyjebał. No. Nie wyjebał, tylko przysiadł ten kład. Usiadł. A bo miał chujowe zamieszki. I chujowe zrobione. Jak chujowo zrobione, jak był u tego? Marcin zrobione? Tak. A to było dobrze zrobione, Marcin. Ale nie wiadomo, czy ktoś nie poprawia. A może było spawane. Jezus. Marcin, dobrze było zrobione. Tak chujnie kierowca jego. Kierowca był za gruby, ty, że on marzy.
No, ze 150 kilo. Ze 150 kilo. Żadna rama by tego nie wytrzymała. Wtedy ze 140 was. Jak kurwa te przeczaszki zbiornik kurwa na Chojnowie przecież ostatnio przy tym, nie? No. To paliwa za ten, o powierzchni mu się przebiło. Ale to oni sami tam robili, wiesz. A Piotrek też miał problem. Ze zbiornikiem. Znaczy, ja nie wiem, miał problem z słoną, ale już to wywaliłem tam. A ja nie mam problemu ze zbiornikiem. No ale niestety, no słabszy słabo. Są rzeczy, które pasują, są rzeczy, które nie pasują, no jest i jest. Żeby objechać Oriego z palcem w dupie, nawet z trzema jak wejdą, no to trzeba coś niestety mieć, co troszeczkę nie spełnia. No ale powiedz mi, co cię tak jara? Ja bym usiadł na rakiecie i wleciał na Biały Bór, no i co takiego, no. A sztuka to jest wjechać słabym sprzętem tam, gdzie wjedzie duży, mocny sprzęt. To jest sztuka, chłopie, a nie. Usiąść na mocnym silniku i tylko gaz. I z tego kupują sobie się dobrze? Czemu sprzedajesz ludzka, kupiłeś nagle po Białym Borze? Piotrek. Bo Ludzek nie wjechał. Piotrek, z tego zgódku się poprzesiowali na 700. No weź. Ale kto? Ale kto? Powiedz kto? No nie, no ogólnie. Ja znam tylko jednego. No ogólnie kto? Właśnie te wyloty gazów i w ogóle musi być wszystko tak, jak się należy. No bo one, jak tego to cistam, kurwa, widziałeś co było. No i jak gdyby mógł to by specyfalki zrobić. Ja bym z rynny chłopie zrobił. A to już zrobiłeś prawie z rynny, także wiesz. Tak, że dużo nie brakuje. Co jest? Zgubiłem się. Tam co? Nie, nie śród. Ty, a to co to jest? Nie pytaj. Ding racing? Ding? Co to jest? A co to jest, Krzysiek? To masz tu czujnik od wody. To jest dziesiątka. To jest czujnik od wody? A czemu ty masz tutaj filterek jakiś pod spodem? Co to jest? Filtr. Czego? Od obry, żeby nie czuło. A, ten w środku co jest? To cebula tam miał problemy. I to też hydrografika? No. Fajnie wygląda. Dużo dałeś za nią? 30 zł. Za element? Nie, no ja to sobie sam zrobiłem. Kupiłeś, zalakierowałeś później? Tak? No, tylko że jak lakier, to musiał być jakiś specjalistyczny. No, widzę, że się takie kurwa zrobiło. Pył. No, takie coś gdzieś tam. Pyliło trochę, nie? Ale nie. Dwa razy po krzakach widziałem. Pompuj? Do kontroli płyn. W zbiorniczku. Ja zaraz poszukam. Rośnie? Nie. Trzymaj. Nie, nie będzie. Pięknie, pięknie. Super. No, tu dotyk się użył. No tak, teraz będzie. No, będzie tłuk. Będzie tłuk, jak się będzie cząst ten silniczek. Starał się. Dudu. 700, wiesz? 700 się nie trzęsie. Tak. Trzęsie się jak... 700 drga. Drga. R6 się trzęsie. R6 się tarabani. Co ty wiesz o R6? Ori, zrób dobrym czynnikiem z kimplama z drzwi spodem. No jest. Proszę. Chociaż do tego się nadal. Otworzyć ci go? Nie, już sobie poradziłem. To jest hamulec? Czy cię spławili cię tylko? Spławili cię tylko. Się nie chce im dymać. Jest hamulec. Tak, jest hamulec. Ja zaraz sprawdzę, czy jest hamulec. Trochę jest. Trochę jest, no trochę. Lepszy niż u mnie. Ciebie no nie ma, bo ty nie musisz się ustawić. Zrobicie go po prostu. ABS zaraz ty. Za nic to pedał. A on jeszcze nie musiał. Nie no, twardzi już złożył w miarę. Jeszcze trzeba by całego przelać. I ty chcesz to dzisiaj skończyć? Oczywiście. Coś to chuje? A jaki to powiedz? A to będzie 26. A, to już inna sprawa. I poważnie to coś da? Nie wiem, chcę to robię. Ty mnie takie rzeczy nie pytaj, chłopie, ja to tylko spawam. A to bez sensu jest. No, klient nasz pan. Taki miał fajny wydech. Nie? Powiedz, ale powiedz sam. Nie miał fajnego wydechu. Miał fajny wydech, bo to ja zrobię. Nie gadaj, miał. Nie, wywołaś mi to z kamerą. No i chuj, muszę jeszcze zmienić, bo mi zaraz szlak trafi. Wy tu będziecie się do 26. Ty już zrobiłeś tego kurwa, bo musisz chodzić, bo... Tego ulepa? Weź to do gwiewki, to zabrałem. Ulepa. Ulep ci pokażę, jak w sobotę. To powodzenia, że się skaczysz sobie, kurwa. Ja popatrzę. Nie, już
Ale ty masz tuningową ośkę. Nie? No jak? No zobacz, masz tuningową ośkę teraz. Możesz latać, skakać, rozumiesz? Możesz robić co chcesz. Pamiętam. Piotrek, a mi tą linkę sprzęgała, łapie dalej. No masz ja mam. Proszę? No już ci nie wiem, masz pewien. A tak dalej, coś więcej? Zrób słapa, to nie będzie łapało. No. Wydech pójść dołem i wtedy nic nie przepala linki. Zostaw ten wydech. Zostaw go, bo go jeszcze założysz. Wspomnisz moje słowa. I zobaczysz. I to za maksymalnie miesiąc czasu. Będziesz go zakładał. Oprócz tego, że on się będzie giął, to on się jeszcze rozleci. Tam się rozlecisz. Raptor się rozlatuje. Mój raptor się nie rozlatuje. Mój raptor jest jak nówka. Każda trytka oryginalna, chłopie. KTM jeździ na trytkę, nie? KTM, no, na trytach. On już pomarańczowe zakłada. Bo się nie rzucają w oczy. No, dokładnie. To ma kurwa trytek. Ale jeździć, i o to chodzi, żeby jeździć. I masz fan, tak? No jeździć i wyglądać. Boże, a kto go zobaczy, jak on tak szybko jeździ, powiedz mi. A? On się spieszy, on ci popsuje ten wydech, mówię ci. On się nie spieszy, nie ucza. Co? Czemu pytasz, czy olej cieknie? No, ciebie zawsze cieknie. Nie cieknie właśnie. Jak nie cieknie? Ja nie mogę się do tego przyzwyczaić. Że nie cieknie? No. Że nie ma smarowania? No, naprawdę. Powiem ci, że aż mi dziwnie, wiesz? Tak, tak, tak. Poważnie ci mówię. Łamiesz, kurde, w żywo oczy. Nawet spod korka nie cieknie. Tak, o, o. Jak dokręciłem korek i wymieniłem na tych, na czujnikach te podkładki miedziane, nie? On się uspokoiło. Ty, a zamieniłem te czujniki i jest okej. Okay. No, posłuchałem się ciebie. O dziwo. Powiedz coś swoim fanom. Nie mam czasu. Powiedz tym, co tęsknili za tobą. Wróciłem. No ale to wszystko, tak? Nic więcej? No mógłby się trochę uzewnętrznić bardziej dla fanów. Nie mam czasu. Nie widzisz, że mam robotę? To nie jest robota, to jest rzeźba w gównie. A nie robota. To jest, wiesz co, to jest chciejstwo, przerabianie czegoś dla przerabiania. Tylko po co? Tak jest fajnie. Ja się pytam po co? Tak jest fajnie. No na tą fajnie. Kurwa, jebana skowarka. Wyjebię ją kiedyś. Kupię sobie coś normalnego. Oj, chyba są w bagażniku w Jaguarze. Gdzie? W czym? W samochodzie. W czym? W samochodzie. W czym są? W samochodzie. Tym granatowym. Tak. No w końcu robi swapy i wydechy na zamówienie. Dostać. Czy ja się przesłyszałem? Ale co ja powiedziałem? W samochodzie. W samochodzie powiedziałem. A co ty dochodzisz? Co ty zrozumiałeś, czy co? A gaz już zamontowałeś? Gaz jest dla biednego. Tak, kto biednemu zabroni bogato żyć, nie? Nie przesłyszałem się, tak? Mam to puścić? No? Nie, otwarty jest bagażnik, tam pod blendą po środku jest jakiś guziczek, naciśnij się otworzy. Wiesz gdzie Jaguarze jest guziczek? Jaki Jaguarze tam? Pokusie. Czyli 3,5 litra w benzynie. Czy tam 3,6? Jak to jest? Co? 3? 3 litry? No, słabo. Kurwa. Kiedy robisz swap? Bo trzeba chemii kupić. Kiedyś tam, kiedyś wyjedziesz w tym bagażniku, zobaczysz. Kiedyś wyjedziesz. Kiedy swap robisz? Nie robię, po co? A kiedy wydech mu przerabiasz? 240 koni mi wystarczy, panie, ja tam jestem wymagający. Ale to chwalisz się czy żalisz teraz, bo nie wiem. Nie no, informuję cię. Aha. Mi 120 w gazie wystarczy. Właśnie wiesz, coś takiego bym zostawił. Kurde, nie mam tu za bardzo innego pola manewru. Krzysiek, jak on tak mówili, to znaczy, że on coś zjebał. I on wie o tym, że coś zjebał. To tak jak kafelkarz, jak ci robił łazienkę, to on wie, co zjebał, wiesz. Ale tobie nic nie mówi. Nie mów mi nic o kafelkarze. Zobacz, tu pomalował dziubek, tu pomalował.
oszkę pomalował. Ej, założę się, że kupił taki strój. Zobacz, tu jeszcze pomalował. Tu, taki strój drogowy. Krzysiek, strój też malowałeś? Hydrografiką? Nie. A buty? Nie. A kask? Lej go w łeb. A szybkę na goglach? No. Chodźmy pozdrowienia z Katowic. Krzysiek, wytłumacz mi jedną rzecz. I ty też. Ty też mi jeszcze jedną rzecz wytłumacz. Czemu wy zgapiacie ten wydech z tego kłada? Wiesz, wszystkie kłady mają... Poszczególne kłady mają wydech dołek. Nie, mogliśmy stąd zabrać. Czemu wy z niego zgapiacie wydech? Wytłumacz mi to. On jest tego... No zobacz, ty. Czerpiemy inspirację. No. Zaka ma osłonę na nogi. Zrób mu taką. Też bym taką chciał. Ty, on też chce taką osłonę na nogi. Jaką osłonę? Pan o. Piotrek! A czemu to jest część twojego jaguara? Nie mam jaguara. Ja nie mam jaguara. Tak. To bójka. Tak. To bezdomnego. Ty bezdomnego. Od bezdomnego. To bezdomny mnie zostawił. Tak, tak, tak. To za dwa dni umarł. Tak. Czyżbyś na Miłocinie nim był? Wziął i umarł. No to Piotrek, powiedz coś swoim fanom, no. Co? No powiedz coś miłego, fajnego. Zdradził was wszystko. Jak tak zrobię, to wiesz, to tu mi kurde nie wyprowadzę, muszę to zrobić jak czytelka. A to będzie spoko. Tylko muszę zmierzyć, bo mniej więcej, żeby długościami wyszła, jak była fabryka. I tyle go tutaj odstawię. Załóż tam rurkę na kabel elektryczny, taką giętką. Że tu nie będzie kurde ładnie, to teraz tak, dotkniemy tą grubkę. Fajne! To widać, że widać, że gumuje. No. A z przodu masz białe? Czemu to jest do jazdy dziennej? Jak to się to... Jest 130 zł za te kierunki, nie? Dobra cena. Tak za darmo. Piotr, kiedy kupujesz takie? Umiejętności się liczymy, trzeba mieć jaja. No. Darek ma. Myśli, że Darek ma. Biada ci, jak ty coś kurwa nawywijasz. Ma, ma. Nie, nic nie nawywija. Będzie się dobrze bawił, to wszystko. Nie, to jak się w szczęście w ale nic na szczęście nie jest połamany. A to ty jest ten, co miał te dwa kominy właśnie? To on tu? To on no, wypierdzielił tego, wiesz, pacana, tak? Zadupek połamał wszystko. A czy ja słyszałem, że... Połamał zadupek, no. Tak? Pierę, no. Ale słyszałeś, że te zaszczały w 700-kach się robi, nie? Właśnie jak tam na kole chcesz jeździć za dupkiem u tego, to łączysz tutaj, nie? W ogóle taki zaszczał robisz. Znaczy drut zbrojeniowy wystarczy, 12 Piotrek, nie? Ponoć tam. Ale to by założył drut zbrojeniowy. Dobrowany. Ja bym szynę kolejną obsadził. Prawda? No i wszystko. Takie dwójkę. Ale nie, to jest trochę takie, no, na to defekcie. Nie, no, wiesz co, daj sobie spokój. Ja wtedy na tym, na Hojnowie, jak glebę zaliczyłem tą to też pęknie w dupę, to ten stalowy mi powyginało. Mało tego, te śruby tutaj, co są, te, one były wygięte przy łbach. Taka siła uderzenia była. Wszystkie cztery. No bo on nie ma, widzisz, u mnie jest tak trochę tam takie rozejście. A tu kurwa nie ma, to jest samo na mnie. No. Się nie robię hałasu, nie odpalał nam tego, nie? Już się nie chwal kierunkowo wskazany. Kurwa. Patrzę, czy dobrze poskręcamy. Nie, i tak nie działają. Ale nie chwal się, bo przestaną działać. No i nie działają. Co? A działają. Mryga. Ale to nie przebije mojego nowego wydechu. Ten kurwa twój mrugający stop. Świetny ma wydech, no ten wydech jest po prostu fenomenalny. Słuchaj, zawsze stary zostanie. Nie jest tak, że my robimy coś, on jest fenomenalny po prostu. Później chodź. Chodź, to jest dzieło sztuki, to można do muzeum wsadzić normalnie. Ty sprzedaj Oriemu za 5 stówek, on sobie powiesi na ścianie. Słuchaj, Ori, ja mam pomysł na to. Fajnie, ty lubisz takie rzeczy. Postawisz sobie na jakimś meblu, wtedy przyciągniesz kabel do gniazdka, kabel tu żarówka LED, tu żarówka LED i masz... Lampa. No, z napisem mechanic. Mogę ci zostawić mój autograf, może kiedyś będzie cenny. Spogło się na konkurs. Może to jest taki celny, kto wie? Kto wie? Może tej kozy się nie wstąpi? Co? No zobaczymy, wiesz, bo na razie... Tego to faktycznie, tak jak mówisz, że tam zrobić tu łączenie, zobaczymy. Nie? To będzie najbardziej paździerzowa przeróbka, rozumiesz, jaką widziałem. Że... Blaszki się zostawić i wywalić? Zostaw, będzie cięższy. Będzie mocniejszy. Czy będziesz do niej przykręcał? Pewnie, że przykręci. Te, światełka LED. Dobra, chłopaki, ja jadę, a wy się bawcie. Thanks.
Pójdę do kościoła, chociaż raz na ruski rok i rzucę coś na tatę. Jutro się widzimy. Ty jutro tu będziesz jeszcze, nie? Bo on będzie spawał ci to pewnie. Jeszcze, znając życie. Coś dalej.